Drop it. To, co, na czym skończyłem? To, co było w dzisiejszym odcinku, to jest koniec dokładnie. Continue game. Zaczniemy sobie tak na luzie. Chyba za każdym razem zaczynam od mojego mieszkania, które wygląda niespecjalnie wybitnie, co możecie tutaj pewnie zaobserwować bardzo łatwo. Jakby coś było za głośno, to mówcie, dawajcie znać. Okej, okay, mam telewizor. Co to za telewizor? Nieważne. Nie ma product placementu, jestem zawiedziony. Swoją drogą jestem ciekawy, czemu jeszcze nie wpadli ludzie na to, żeby w grach dobić product placement. Przecież to mogłoby być, dzięki temu mogłyby być gry tańsze. A może robią jakiś? Nieważne. Nie ma opcji zamykania drzwi. To jest przykre. Ale co tam. Jakoś przeżyjemy. Każdy dzień rozpoczynamy tak samo, czyli od wyjścia po nasz motorek. Ja mam chyba tylko motor w tej chwili, ale bardzo go lubię. Enter select. Dobra, jaką by tu misję wykonać? Zobaczmy sobie. Take down Popstar Supplier. Można by tu się gdzieś udać. Spróbujemy dla policji. Tak, wiem, nauczyłem się, że już jest ruch lewostronny. No, przyjemnie się tu jeździ, powiem wam. Dotarliśmy na miejsce. Dobry wieczór wszystkim. Okej, okay, muszę się włamać, ale najpierw trzeba dokopać tym tutaj łebką. Co oczywiście jest do zrobienia, ja bardzo lubię tą bijatykę, która jest tutaj. I do śmietnika. Do widzenia panu. Coś jeszcze? I to by było na tyle, przyjaciele. Można by się włamać do kamery, ale najpierw wypijmy sobie drinka. Za 30 dolców można sobie wypić takiego lokalnego Red Bulla, czy co to jest, co zwiększa obrażenia zadawane w walce wręcz przez jakiś czas. Jaki fajny motor. Ale to później się motorem zajmiemy. Najpierw trzeba by się włamać do kamery. Spróbujmy, czy to będzie jakaś minigra? Czy tylko po prostu standardowe? Nie za głośno? Wiem, za 15 minut miało być, ale to jest taka... O, Holender. I co ja mam teraz? I co ja mam zrobić teraz? Bez kitu. Ale zobaczmy. A, tak to działa. Ale kurde, to i tak jest ciężko. Zaraz. Tu było 0, czyli 0 jest tutaj, a to jest zły. To nie jest proste. Spróbujmy teraz. Duplikaty nie są. Aha, dobra. Aha, no to jest łatwiej. Proszę bardzo, za drugim razem złamałem ten kod. Ale ze mnie haker. Okej, okay, czyli teraz do apartamentu muszę się udać, czemu by nie? To się oczywiście da zrobić. Ale najpierw, moi drodzy, to za maszynka fajna. Oh yes. Tak by tych... ale to ma kopę, what the hell? Wow!
masz cholernie światło. To jest jakiś porządny motocykl. Au! Tak zasuwa, że nie mogę go opanować. Szybki jak dla mnie, shit. Nie mogę wyhamować. Dobra, zawracamy, zawracamy, zawracamy. Cholerstwo. Czy mogę tutaj to wstawić? Czy to nie będzie takie proste? Mhm, czy tutaj jak pogadam z kolesiem? Niestety to tylko ten jeden motocykl jest. Spróbujmy go może jakoś zaparkować czy coś. Dobra, dobra. Nic z tego. To chyba nie jest takie proste, jakbym chciał, żeby było. Ściszę sobie tyle. Zaraz, gdzie tu jest mój głośnik? O! Dobra. Wchodzimy, idziemy do mieszkania. To chyba tędy przejdę. A może nie, tu jest jakiś sklepik z kawą. Nie byłem tu jeszcze. Dobra. W mieszkaniu mamy użyć telewizora. Na szczęście w ten telewizor jest wbudowany surveillance system. Bardzo mnie to cieszy. Wasze zdrowie! Mojito! Co, no connection? Ach, tutaj mam. Connecting, connecting. Wysłałem policję na niego. Łapać gościa, łapać! Tak jest. Niezłe to jest, kurde, pomyśleli nad tą grą bez kitu. Ja naprawdę myślałem, że to jest byle co. Znaczy, że to jest takie... Kontakt do pani Tang. Inspektor Tang, to jest Wei. Fang Shan jest down. Popstar will have to reach out to another supplier. I'm thinking we bag them both at once. I agree. Now, if I'm gonna get close to him, I'm gonna need a good disguise. Can you have your people send something over? All right. Keep me informed. Got it. No proszę. Udało mi się kolejną misję dla policji załatwić. Oh yeah, chyba mi poziom skoczy. Policyjny. Jest. Weźmiemy sobie zatem upgrade'y. Upgrade'y policyjne. Co my tu mamy? O, dzięki temu można się szybciej włamywać do samochodów i nikt nikogo nie zaalarmuje. A tutaj? O, a teraz, a dzięki temu można łatwiej rozbrajać kolesi. No cóż. No to będziemy rozbrajać, co? O tak, weźmiemy sobie to. No nigdy nie wiadomo, kiedy kolesie z bronią na nas wyskoczą, nie? Fantastycznie. Bardzo mnie to cieszy. Wycofamy się. Coś strasznie tutaj dyskutują sobie. Zobaczmy, jakie mamy misje kolejne. Amanda. Zobaczmy, co to za Amanda? Hello, Amanda. Excuse me. Do you speak English? I like to think so. Not enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh. yeah, I speak English. To podrywacz ten nasz główny bohater, mój Boże. I'm looking for this place. Okay. Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way.
or Amy. Either one is fine. Well, nice to meet you, Amy. I'm Way. Podwieziemy dziewczyny do szkoły kung fu. Jak żeby inaczej? Czy tak, ale wezmę sobie mój motor. Oczywiście, że możesz mi. Can I help you? Możesz mi pomóc. Hello, Amanda. Z tej perspektywy wyglądasz jeszcze piękniej niż poprzednio. No, I just finished college and I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life. Spróbujmy jej nie zabić. How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front yet. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. You know, I got a few. So this is the Bam Bam Club. Nie pogadaliśmy niestety. Don't let the locals hear you say that. I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street, always buckle your seatbelt, and only apply makeup at red lights. Don't text and drive, you know, that kind of thing. Words to live by. Wiem, ruch lewostronny. Wow. This is a pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Well, not that temple, anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for, what was it, Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fist. Okej, okay, jedziemy dalej zatem. Zwiedzimy z tą śliczną dziewczyną cały Hong Kong. Na to wygląda, o ile jej nie zabijemy gdzieś wcześniej. Ruch lewostronny, Roku, pamiętaj. Ruch lewostronny. Nie luch, tylko ruch. I jak tu się człowiek ma nie uśmiechać, wożąc taką śliczną pannę? No powiedzcie mi. Oczywiście to gra, zaraz wszyscy będą marudzić. Nie ma się co podniecać. A kto się podnieca? To jest tylko zwykła, nieskrępowana radość. Czujecie, o czym mówię? Isn't this school supposed to be in a temple? Już byliśmy w temple. Can I help you? Yeah, I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah. It said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. Yes, Sifu Kwok. I used to be your student. I'm Wei, Wei Shen. Yes. The one who went to America. So you brought this girl back with you. Your skill level with girls, very good. Now time to assess your skill level in kung fu. What the hell? Mój skill level z dziewczynami jest very good. Wow, wow. Niezłe to. To mi się podoba, piękna rzecz. Fantastyczne, to jest ten styl walki. Time in America has rusted your skills. Nic mi się tutaj nie przerdzewiało. Dobrze sobie radzę. Apparently it's rusted your concentration too. No tak, przecież dobrze robię. Au. Did you practice by watching television? All men must lose sometimes, but not to American tourists.
Chyba im dokopałem. Prawdziwy ze mnie kung fu master. Especially the younger ones. But they all want to be Songong Yi. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion. And pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student. Corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiance. What? Zaraz. Czemu to jest po angielsku? Okay, yeah. Dopiero teraz zwróciłem uwagę. What do you want to do now? Zaraz nad tym popracujemy. But I will definitely call you later. Okej. Coś mi tu nie gra z tym językiem, bo przecież mieliśmy tą grę po polsku. Na YouTubie nawet jest po polsku, tak? Czy ja zgupiłem kompletnie? I już nie widzę różnicy między polskim i angielskim. Zobaczmy. Options. Audio maybe to... Znaczy, może to w audio jest. Nie, to jest tylko volume. Ciekawa rzecz. Nie jesteśmy specjalnie zadowoleni, co? Z tego. Display może? Graphics level. Niech zostanie medium, bo to... Game and controls. Subtitles. What the heck? Dobra, zróbmy sobie... No. Dobrze. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Jeżeli znajdę jego figurki, te takie jadeitowe, to mnie nauczy nowych ciosów. Zróbmy sobie save. Niech tutaj gdzieś będzie. I sprawdzimy, co z tym językiem jest nie tak. Bo to mi się nie podoba. To było po polsku chyba, nie? Właściwości. Język. English. No, nie. What the heck? Słuchajcie, na YouTubie było po polsku czy po angielsku? Bo totalnie zgupiałem. Zaraz sobie to sprawdzę. Bo troszkę mi słabo, w związku z tym, że nie wiem. Kontakty po polsku było. No to gdzie się podział język polski, cholera? Właściwości, aktualizacje, pliki lokalne, język. Nie mogę wybierać w ogóle, ale dobra. Wyłączmy grę na chwilę. Jest zapisane elegancko. Nie chcemy przecież was molestować tym językiem obcym. Właściwości, język. What the fuck? Gdzie jest polski? Nie mam polskiego w ogóle na tej liście. Zniknął? Kurde, polskie edycje gier, naprawdę. Spróbujemy zrestartować Steama. Nie ma. Była jakaś aktualizacja teraz tych psów. Ja wiem. Język gry właśnie w Steamie... Spoko. Spokojnie, nie denerwujmy się. Ale z drugiej strony to wam podszkoli trochę język, bo języka trzeba się uczyć. Spokojnie, ja wiem, gdzie to się zmienia, także nic się nie denerwujcie. Tutaj, jeżeli czegoś nie mogę zrobić, to nie dlatego, że nie umiem, tylko dlatego, że coś jest spierdzielone. Niestety, jest francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, polskiego wcięło. Polski wcięło gdzieś w diabły. No i będziemy musieli żyć z tym angielskim. Przykro mi bardzo. No trudno. Musicie sobie jakoś radzić. Ja nie dam rady tłumaczyć tych dialogów wszystkich, niestety. Więc krucho i blado, ale cóż, nacieszmy się tą akcją. Coś będę starał się wam tłumaczyć. Ja nie lubię strasznie tłumaczyć, a już tłumaczyć na żywo. To jest wyższa szkoła jazdy, której ja nie opanowałem. Na razie przynajmniej. Jako że żeśmy zresetowali, to znaczy zapisałem stan gry,
Zaraz sobie dam. Tak, wersja 1.4. Był jakiś update, który najwyraźniej nie objął polskiej wersji językowej. Jesteśmy bardzo zasmuceni tym faktem, prawda? Niestety. Okej. Żeby w skrócie opowiedzieć, ten facet ze szkoły kung fu myślał, że ta dziewczyna to nasza dziewczyna. Dużo, dużo historii. Ona nas polubiła, to mnie też cieszy. Jeszcze do nas zadzwoni i tak dalej. Tu jakieś wątki romantyczne też gdzieś w tej grze mają się pojawiać, więc będziemy się z tego powodu bardzo, bardzo cieszyć. A tymczasem rzucimy okiem sobie na kolejne misje. Proszę bardzo. Zobaczmy, co tu jest. Wybierzmy się tam. Tu jest dużo, dużo znaczników. Znaczy, tu jest też legenda gdzieś na pewno. I tak, drug bust. Czyli trzeba by się zająć narkomanami. Zróbmy to zatem. Chciałbym użyć mojego cennego motocykla, którego bardzo polubiłem. Nie jest tak dobry jak ten, który przed chwilą miałem okazję dziabnąć. Ale może tamten był za szybki dla mnie, co? Sorki! Ale najpierw sprawdźmy, co tutaj można. Wygląda mi to na masaż, kurczę. Kurde, no to jest strasznie kosztowne, ale mam kasę, okej. Okay. Za $1200 można sobie załatwić masaż. Francuski też zna. What the hell? To ja poproszę... Poproszę grecki, żebyśmy nie przeginali na tym live, okej? Okej. Okay. Aha, to jest... Tak, tutaj zdecydowanie... Tak, to chyba był francuski jednak. No cóż, trudno. Znaczy to nie mamy powodu do smutku, prawda? Dobra. Dzięki temu uzyskaliśmy bonusy, dodatkowe bonusy do umiejętności, do zdobywanych punktów frakcji, takie tam drobne szczegóły. O, jak coś twardziele. Ty do śmietnika, bo wyglądasz mi na twardego gościa. O, goddammit! Cholera! Sukinsyn. Ta walka mi się tak podoba, jest świetna. Połamane ręce. Okej, dziabnęliśmy ten. Dziabnęliśmy kolesi. Dostaliśmy nagrody. Zwiększył się nasz poziom. To face level to jest poziom rozpoznawalności. I warto mieć go jak na najwyższym. Jak najwyżej. Dobra, spróbujemy się włamać. Gdzie tu jest kamera, co? W telefonie? Okej, bez kitu. Tu jest kamera, ja ją widzę skubaną. Ale gdzie jest kontrolka tej kamery, co? Tu też nie? Nie, okej. Spróbujmy może na wyższym piętrze, albo co? W telefonie też...
Dobra. Tu widzę tylko kamerę, ale zaraz, spokojnie. Nie poddawajmy się tak łatwo. Nic z tego. Spróbujemy wbiec wyżej. Głupio by było rozbić tyle łbów i nie złamać kamery, co nie? No, niestety nie. Spójrzmy z góry. No jak tu się włamać do tej kamery? Oj, trochę przesadziłem z tym zeskokiem. Spokojnie, tu idzie kabel. Tutaj. Spokojnie. Pójdziemy za tym śladem. Tu jest brązowy. Jednak dobrze biegłem do góry, za szybko się poddałem. I tu jest kontrolka. Fantastycznie. No i spróbujemy się. To się da zrobić z tego co... A to jest jeszcze jakiś inny interfejs. Czy ten? Nie. Mamy 6 prób. Każda cyfra może się pojawić tylko raz. Więc to nam troszkę ułatwia. 3. Wpiszmy. Okej. Jedynka się trafia na pewno. Na pewno nie ma zera. Jedynka może się trafić tutaj. Jedynka jest, tylko umieściliśmy ją w niewłaściwym miejscu. Okej. 1 i 6 jest. Piątkę wstawiamy tu. Czwórki nie ma. Siódemka? Nie. Ósemka? Jest. 1586, jestem prawdziwym hakerem. Bardzo mi się podoba ten system. I teraz w domu trzeba tylko system ten namierzania użyć. I będziemy mieli kolejną kamerę. Ale... Wygląda na to, że tutaj ta śliczna pani ma do nas jakąś sprawę. Hey, mister! You got a moment? Yes, señorita. Yes, sir. What's going on? O co chodzi? Czyż nie uważam, że jej koszula jest zbyt ciasna? To jest bardzo interesujące pytanie. Orzecz, mordę! Run, Gibson, run! O, ten gnojek mnie obrabował. Łaaa, 500 mi dziabnął! Sukin koty. I wcale nie jestem perwertem, bez przesady. Tu są jakieś znajdźki. God damn it! No i zwiał mi. A można restartować, okej. Wygląda na to, że nie dość, że jestem perwertem, to jeszcze mi kolej zwiał, ale co? Nie mogłem. Ja mu dam. Tamtędy uciekł. Holender. Teraz się już mnie boją. Jeszcze coś? Okej, to chyba zamyka sprawę, co? Okej. Zdobyłem kolejne punkty doświadczenia, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Odzyskałem moje 5 paczek i nie jestem jednakowoż perwertem. No to jest zawsze dobra informacja, odkryć, że się nie jest perwertem, prawda? Au. Trzeba uważać, w odpowiednich momentach przeskakiwać przez te przeszkody. Dzięki temu będziemy się poruszali szybciej, a jak w nieodpowiednim momencie, to zwolnimy. Fajny ten system. Ta gra jest zaskakująco dobra. Naprawdę, nie spodziewałem się. Pisaliście do mnie, sprawdź Roku, to sprawdź tą grę, może tam... Myślałem, że w ramach po prostu takich wspólnych testów, że ja sprawdzę, a wy dzięki temu będziecie mieli okazję dowiedzieć się, czy produkcja jest dobra. I wiecie co? Kurde, jest dobra. Pamiętacie, wydałem ostatnio 1200 dolarów na masaż. I po jakby przeładowaniu gry ten masaż szlak trafił. Dobra, rzućmy okiem tutaj. Co my tu mamy? Aha, teraz muszę do domu.
się udać, ale sprawdźmy przy okazji misję może. Okej. Okay. Przydałby mi się wóz, bo nie wiem gdzie jest mój motocykl. I muzyczka piękna pogrywa, jakżeby inaczej. Break the mold with Bruno James, the men's fashion label that delivers top designs with total originality. Bingo, yeah. Go online and see our new urban influences and inspirational leisure wear. Przepraszam. Bruno James, beyond fashion. Okej, okay. Sprawdźmy za chwilę. To jest dla triady misja. My man, wait! You done good. Trochę mieliśmy tam wcześniej różnych misji, dzięki temu nasz taki główny przeciwnik, taki psioki, poszedł w diabły. Lubią mnie tutaj. Minibus racket, nie mam pojęcia co to jest. You know the pickup on Marble Drive? The most profitable route in the whole fucking city. Trzeba będzie poczekać na jakiś kolejny update, żeby polska wersja się wstrzeliła. Z polskimi wersjami jest kurde blada na Steamie. Right now it's his route. But you know how to deal with it, huh? It'll be my fucking pleasure. Dog Eyes tutaj w tej wersji oryginalnej, psioki, znaczy. Take a few of the guys with you to back you up. Let's go. Widocznie teraz w tej misji nie będę działał w pojedynkę. Musimy dokopać psiokiemu. What's going on? We're going on offense. Taking over Marlboro Drive. One man per stop. Anybody gives you shit? Fuck them up. Smack them around. No killing. What, afraid of little blood? Dog Eyes is son on ye. We're taking the route. Not declaring war. You can ask is fine by me. Dobra, jedziemy autobusem. Muszę zostawiać kolesi w odpowiednich miejscach. Kurde, ale ma ten. I'll take this one. Good job. Yeah, kick his ass. Rozumiem, że sobie poradzą. Okay. Well, I'm gone. How come we're going after Dog Eyes? Shouldn't we be fighting 18K? Dog Guy came after us? This is payback. Plain and simple. What if Dog Eyes complains to Big Smile Lee? Co będą gadali w tym samochodzie? Mam nadzieję, że śledzicie ten dialog mniej więcej. Są w końcu subtitle, więc może sobie trochę poradzicie. A pamiętajcie, język angielski, ważna rzecz, trzeba się uczyć. Hey, you haven't paid. If you stop, we'll beat you. This is our stop now. Yeah. Hey, y'all, Dima. No, skubaniec. Teraz się mnie boją. O! No przepraszam, swoich trochę pocisnąłem. Yeah, we have another guy with us a while back. He was good with his fist too. Came out of nowhere. Good story. Didn't talk much. You remind me of him. A lot. Turned out he was a cop. Ooh. That's why he couldn't kill anyone, see? So now we know how to spot a rat. You talk about, you know that? You know what they do to traitors, right? When Tong is done with them, he buries them alive. 6 feet under. Nobody coming for you. Hey, fuck you, Conroy. I still think about that poor fucker sometimes. No cóż, już zaczynają mieć jakieś do mnie podejrzenia, bo ja faktycznie jestem gliniarzem. Koleś opowiedział zabawną historię o innym kliencie, który dobrze sobie radził na pięści, ale nikogo nie chciał zabijać, okazało się, że była to glina. Znaczy, że był to glina. W związku z tym wpadli na świetny pomysł, jak sprawdzać, czy ktoś jest gliniarzem, czy nie. Każą kogoś zabić. Tutaj można sobie kupić hot doga, czy tam jakieś kluseczki. Let's go! No, 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 you stay here. I'll deal with this. Watch how a real man does it. Hello, Deep Joe! Son of a bitch. Wait, you better get there! Co tu jest grane?
Chyba jeszcze będzie coś w tej misji do zrobienia. Okej. Trzeba złapać ten. Ciężko sterować tym wszystkim. Uciekł, skubaniec. Sorry, nie chciałem zrobić property damage. Trzeba go jeszcze mocno potrząsnąć nim. Chyba ten pasek musi się wypełnić. O, skubaniec. Ale by mi tam uciekł. Belongs to Winston now. Winston? I don't know no Winston. To muszę się zbliżyć tylko do niego, a może... Kurde, autobusem ścigam autobus. What the hell? Shit. Prędzej rozwalę swój autobus. Chyba go zepsułem. Pull over and I'll tell you about him. Okay. Get out of here, I'm taking your passenger. Okay. Nie są za dymę zrobiliśmy, co? There's a slight problem with your bus, so we're doing a change. Piękna sprawa. Don't worry, people. After a quick change of drivers, we're on our way. Fantastyczna jest ta muza, co? Znaczy w tym sensie, że fantastycznie kiczowata. What the hell? Hang on. Muszę zwiewać. Who the hell are these guys? Mistaken identity, people. Don't panic. Yes. Let me off. I don't want to be a statistic. Don't worry. Gonią mnie skubańcy. Ale ja mogę ich trochę stukać. Mam cięższy ten pojazd. Myślę, że trochę przechodniów tam ucierpiało na skutek moich podchodów. Cały czas zdobywam punkty z triadami, a jakże. Goń mnie, skubańcy, goń. Oh, yes. Troszkę też zniszczyłem w Holender. Jeszcze mnie gonią? Ale oberwał. Rozwalony. Okej, nawiałem chyba. Dobra, jedziemy do celu. Troszkę mi się dymi ten autobus, ale poza tym spoko. Passenger satisfaction. Jak widzicie, pasażerowie są bardzo usatysfakcjonowani. Powoli uczę się jeździć tym ruchem lewostronnym. Wszystko jest do opanowania, jak widać, skoro ja mogę to opanować. No dobra, spokojnie. Trochę mi się obniżyła satysfakcja, ale teraz już podniosę wszystko, okej. No wreszcie, trochę chyba straciłem dla Glin. Okej. Dostałem 15 tysięcy. Wow, to mnie teraz będzie stać na każdy masaż. Okej, mamy trochę telefonów. Trochę też raportów.
and you want real choice. Mix and match it with a shed. Okay. Cool nieważne, raporty są w tej chwili. Stand out from Contact. The crowd with all the latest styles and designer labels all under one. Ujmy się za Mandą? Czekam na wiadomość na czacie. Next up on Warp Radio is the Hammer. A tymczasem jedziemy dalej. Followed by Lash Out from the Mark Pritchard and Steve Spacek project Africa High Tech. After that, check out Alice by England. Sorki, zobaczyłem tu coś ciekawego. Przepraszam pana. A dobra, ale tu jest inny rodzaj masażu. Ale jednak dziękuję. Dziękuję, ten masaż jakoś niespecjalnie mi opowiada. Odpowiada. Na pewno dziadek jest ekspertem w tej dziedzinie, ale na Boga. Dobra. To dokąd zmierzamy teraz? Na pewno chcecie zadzwonić do Amandy. Yeah, hello. Amanda, it's Wei. You doing anything later? Wei, hi. I was going to go see Magistrate Park. You wanna come along? Yeah, cool. See you in a bit. Meet me at Victoria P. Yeah, that'd be fun. See you, Wei. Dobra, jesteśmy umówieni, co nie? Jesteśmy umówieni, tylko gdzie? Troszkę się pogubiłem. Nie widzę tutaj Amandy. Niestety. To trudno. Za to można sobie miskę ryżu. O, jest Wiktoria? Nie, Wiktoria Peak, to tu jestem? Wow, kawał miasta do przejechania. No to może później, przy innej okazji, co? Spróbujemy jakieś dowody tu tymczasem pozyskać, bo z policją coraz gorzej. Znaczy, nie tam, że coraz gorzej. Tyle tylko, że sporo rozwałki tutaj uprawiam. Czemu ten bus na alarmie jedzie? Już chyba przestał. Okej. Co to ma być? Chicken van. Co tu się będzie działo? Co to za przygoda? Aha, jestem przebrany, tak. No, no, tak, 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 jestem obserwatorem teraz. Tej sytuacji tutaj. Jadę za kolesiem, nie wolno się za bardzo zbliżać, bo jego podejrzliwość wzrośnie wobec mnie. Widzę, że on się też przepisami specjalnie nie przejmuje. Ups, sorki. Ale wyprzedza to. AI jest dosyć bystre tutaj. W innych grach AI po prostu taranuje. Albo jest skryptowany. Trzymajmy dystans. Chociaż nie sądzę, żeby nasz przeciwnik podejrzewał, że będę kurczakowozem zasuwał za nim. No cóż. Okej. Za blisko, za bardzo podjechałem, co? Holender. Okej, opadło mu trochę. Jedziemy za gościem. Okej. Skręcę. Chyba dojechałem na miejsce, co? Tak myślę. Okej. Jestem przebrany za sprzedawcę kurczaków. Muszę się wspiąć na dach. Spinajmy się zatem na dach. Zobaczymy, co z tym dealem będzie. Jak on pójdzie tutaj. Czekajcie, sekundka, skoczę sobie po coś... Albo nie, mam jeszcze mojito! Jak będziecie chcieli zobaczyć, jak się robi mojito, to w poniedziałek albo we wtorek będzie odcinek Roka w kuchni.
Okej. Możecie, jakby ktoś się pytał, czemu nie po polsku, to bądźcie tak mili i wytłumaczcie, dlaczego tak się stało. Ja też wolałbym po polsku. Ale jeszcze powiem raz. Na Steamie pojawiła się jakaś aktualizacja i ta aktualizacja nie pojawiła się w języku polskim, we wszystkich się pojawiła, tylko nie w polskim. W związku z tym została na Steamie wyłączona wersja polska tej gry. To bardzo przykre. Z punktu widzenia widza wiem. My shit is the best. Check it out. Okej, fantastycznie. Do chodzenia fotki się robi i w ogóle tego typu rzeczy. Kurde, gra jest naprawdę w dechę. O, ja cię kręcę. Okej, uploaduję. Poczekajmy, aż się skończy ten deal cały. Dobra. Jesteśmy dobrze ukryci. Oni gdzieś do doków się udają. Okej. Trzeba będzie śledzić gwiazdę. To me. Hey, what the fuck are you doing down here? I live here. I gotta sleep. Get to boat. Drunk. Get out of here. Oh, come on, man. Come on, man. I gotta. Ah! Oh, God, that's disgusting. Oh shit. Proszę, jak sprytnie. Okej, coś tutaj mamy. Coś nam tutaj błyszczy, także. O, i znalazłem statuetkę. To czegoś się nauczymy o kung fu chyba. A nie można sobie tak po prostu używać kamery, okej. Okay. Znaczy aparatu. Czy wszystko pójdzie tak jak dobrze? Oni gdzieś tam rozmawiają o narkotykach, o handlu i tak dalej. Ale nigdy nie jest tak wesoło, co? Zaraz mnie ktoś dopadnie, zauważy. $18K, często słychać o tym mafiozie. Wow! Posrało się coś. Pani Tank. I got him, but so did Popstar. Two shots in the chest. Damn. Sets down the drug pipeline, at least. And I'm giving you Popstar on a platter. I got the deal and the double cross on camera. Good work, Wei. Thanks. With Popstar gone, Sun On Yi is down to only one supplier. The bottleneck will create a lot of... Dopadliśmy kolesia, wysłaliśmy zdjęcie pani Tank, z którą współpracujemy. Jeżeli oglądaliście odcinek na YouTubie, to doskonale wiecie, o co chodzi. Ja już tu chyba załatwiłem tą sprawę do końca. Auć. Przyjrzymy się tym statkom, czy coś tu ciekawego może być? O, minus 5 dla policji za to, że byłem łajzą. Ciekawe. Nie wiem, co to było za minus 5, ale nie podoba mi się to. Przecież wiecie, że ja jestem średnio zręczny. Dobra, pojazd z kurczakami załatwiony. Really, cops? Great. Zjaj. Trzeba uciec. O rany boskie, to jakaś... turecki wóz...
z kurczakami. Chyba mi się udało uciec, co? What the hell? Co to za muza? Piękna jest. Piękna w tym swoim kiczu, po prostu cudo, cudo. Nie wiem jak wy, ale jak, jeżeli o mnie chodzi, to ta produkcja zachwyca. Nie za głośno jest? We've charged popstar and his top lieutenants. Conspiracy, trafficking, possession and murder. He'll get life. Pięknie, żeśmy kolejną misję przeszli. Thanks, Wei. You've done more to stop drugs coming into Hong Kong than half the narcotics squad combined. I tak, i moje gliniarskie experience zostało podniesione. Jest następny punkt. Czyli mamy tak, nowe ubrania. I co można odblokować? Co to jest? Yes! To jest slow motion. Slow motion, czyli wyrośnie ze mnie Max Payne. Fantastycznie. Ja cię kręcę, a mogę tutaj mieć slow motion jak ten. Ja cię kręcę, mogę skakać z samochodu na samochód i mam dzięki, i to mam w slow... No nie, po prostu zaraz dostanę ten nerdgazmu. Spokojnie.